Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim stole bałagan, dlatego że przerwałem nagranie o produktach ze Szwecji, a zajmiemy się produktem ze Szwajcarii. Tak jest, słuchajcie. Dotarła do nas właśnie przed chwilą paczka i naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczymy zawartość tego pakowania. No, to będzie ciekawa rzecz. No, ależ to jest zapakowane, kurde. Obiecałem Wam... O, dobra, jest. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Mega ciekawie. I mega kolorowo, czyli tak jak właśnie lubię. No muszę przyznać, że Swatch zawsze podobał mi się, jeśli chodzi o wzornictwo. Pamiętam, jak wiele lat temu pierwszy raz byłem w Szwajcarii, która oczywiście słynie z czego? Z zegarków i z czekoladek. I kiedy byłem, no młodym chłopakiem byłem wtedy i stałem przed tymi witrynami sklepowymi właśnie z zegarkami, no to po prostu ślinka ciekła mi dużo bardziej niż przed tymi witrynami z czekoladkami. No a dzisiaj mam taką możliwość, więc korzystam i zegarek, jeden z najnowszych właśnie Swatchy z serii Bioceramic. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Proszę bardzo. Pudełeczko fajne, nie? Ja również na te elementy zwracam uwagę, ponieważ kiedyś się również packagingiem zajmowałem, więc ja również moją rolą było to, żeby wymyśleć tego typu mechanizmy, czyli jak to się ma otwierać, a również jak to ma być później wykonane, czyli wykonywałem i grafiki, i wykrojniki właśnie do takich opakowań. A tutaj mamy nasz zegarek. Dobra, wyciągamy. Ciekawe. Czyli taka wsadka jeszcze w środku. No i tutaj mamy naszego Swatcha. Ja wiem, że wielokrotnie prosiliście mnie o film o moim pancernym protreku i film o tym będzie również. Czemu nie? Obiecałem, to kiedyś będzie. Kiedy? Jeszcze nie wiem. A dzisiaj... taki oto zegareczek. Dobra, tutaj jest jeszcze gdzieś folia. To wywalamy. Ok, teraz będziecie widzieć troszeczkę lepiej, co jest ważne w takim sikorze, w takim zegarku. No oczywiście materiały, z którego jest to wszystko wykonane i tutaj Swatch poszedł w coś zupełnie nowego, połączył ceramikę z tworzywem. No i jak to się spisze? Właśnie, nie mam zielonego pojęcia. Warsztat nie jest miejscem, gdzie się człowiek przejmuje tym, co ma na nadgarstku. I muszę przyznać, że na przykład przy tym właśnie protreku ta koperta tutaj, czyli ten materiał tutaj dookoła, jest mega pancerny. I mimo tego, że mówię, ja tutaj też tego zegarka nie oszczędzam, nic tutaj na razie się z nim nie wydarzyło. Szkiełko tutaj jest tak dosyć mocno utopione, ale jest tutaj naklejony taki materiał ochronny. Coś w stylu właśnie tych telefonicznych takich ochraniaczy. Tutaj szkiełko jest dosyć blisko powierzchni tej koperty i jest wykonane z tworzywa. To nie jest jakieś szkiełko szafirowe. Więc jestem bardzo ciekaw, jak ono tutaj przeżyje warunki warsztatowe. Dobrze. Kolejna bardzo ważna rzecz to oczywiście średnica koperty. I tutaj mamy, żebyście wy widzieli, mamy tutaj 47 mm.
A tutaj mamy w granicach 13, może troszeczkę grubsze, gdzieś tutaj w jednym miejscu 13-14 max to będzie. Czyli to jest wykonane z tego materiału bioceramicznego. Paski są silikonowe. Zapięcie również jest jakieś takie twardsze. Pasek szerokości 20-24. No i oczywiście te funkcje chronografu tutaj są również umieszczone. Mamy trzy przyciski. Tym muszę się pobawić, żeby poznać tutaj te funkcje. No bo po prostu nie wiem, na jakiej zasadzie one będą tutaj działać. Zobaczymy. Tego się muszę nauczyć. Zobaczymy, jak się prezentuje? Pewnie. Dla porównania, no to ciężko przebić tego protreka, jeśli chodzi o wielkość, bo protrek jest jeszcze większy. No i ten jest, kurczę, leciutki. Ja cię po prostu tego w ogóle nie czuję na nadgarstku. Ta-da, ta-da. Tak to wygląda. Fajny, fajny. Również teraz muszę się przestawić z cyfrowego na analogowy, tak? Więc chwilę to pewnie zajmie. Dobrze, nie będę przedłużał. Słuchajcie, Swatch, wersja bioceramiczna, kolekcja NASA. Wariant pomarańczowy jest już u mnie. Potestuję, zobaczycie, jak się coś będzie działo z nim nie tak. Tutaj mówię, no warsztatowe warunki bywają trudne dla niektórych produktów. Zobaczymy, jak to się spisze. Tyle. Dziękuję serdecznie i widzimy się już niedługo. A ja wracam do Cederota, bo to temat równie ważny. Chowam zegarek. Na razie, cześć. I postscriptum, ponieważ warto tutaj jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Już tutaj oczywiście mam ten zegarek zapięty i chcę pójść do domu, ale zwróćcie uwagę na tą stronę, czyli tutaj dostajemy się do akumulatora, do baterii. Jest tutaj zastosowany mechanizm kwarcowy, czyli podłączamy zasilanie i to działa. A kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to te miejsca tutaj. Czyli jak te paski są zamocowane, powinno się to dać wyciągnąć. Mam nadzieję, że będą dostępne do tego, do tej serii również paski wymienne, bo nie ukrywam, że przy innym protreku, który miałem, ściągałem kilka pasków, ponieważ one po jakimś czasie po prostu ten silikon jednak się brudzi na krawędziach. Nie do końca to wyglądało za dobrze. Jestem ciekaw, jak tu się będzie spisywać właśnie to w tym Swatchu. I ostatnią rzeczą to będzie wodoszczelność tego zegarka. Do 30 metrów głębokości nic się tutaj nie powinno wydarzyć. Jarek często odwiedza basen, nie nurkuje jakoś bardzo głęboko, zresztą żaden basen nie ma takiej głębokości. W morzach raczej też do takiej głębokości pewnie nie będę się zanurzał, więc mam nadzieję, że również tu z wodoszczelnością nie będzie problemu. Ale wiadomo, wszelkie kąpanie się pod prysznicem w wannie, czy też właśnie w normalnych basenach, bez problemu, nie musicie tego z zegarka ściągać. Tyle, do zobaczenia wkrótce. Hej!